Siemanko, tutaj Daria i witam was na kanale Darliwka. Ze mną dzisiaj wyjątkowo SpongeBob i Patryk. Słuchajcie, jesteśmy w bikini dolnym i nagrywamy odcinek z nowym dodatkiem w Toka Boka, czyli dodatkiem związanym z tym oto superowym panem, a raczej panem gąbką, czyli SpongeBobem. Bardzo, bardzo się ucieszyłam, że wyszedł ten dodatek, bo ja uwielbiam SpongeBoba i słuchajcie, weszłam sobie tutaj do tego morskiego, znaczy tego muszelkowego jakby domku, wiecie, i będziemy urządzać domek dla SpongeBoba, jego przyjaciela i może też dla Skalmara jakiś tam pokój się znajdzie. Dajcie znać, czy lubicie SpongeBoba, czy oglądaliście, a ja już się biorę za meblowanie. Pamiętajcie, żeby zostawić łapkę w górę, subskrypcję i dzwoneczek, no i zobaczymy sobie zaraz te nowe meblowe dodatki. Okej, zniknęliśmy i już tutaj widzę, zobaczcie, jakie te trzy nowe łóżka. Dobra, poczekajcie, musimy sobie tutaj coś zaplanować. Mamy dwa pomieszczenia, więc... Oh my god, to będzie trudne, bo... Bo jak ja mam to zrobić? Tutaj mogłabym zrobić na końcu łazienkę, tutaj jakiś wspólny salon z małą kuchnią na przykład, a tutaj sypialnię, na przykład dla SpongeBoba i Patryka. Oni mieli osobne domki, no ale już, niech mają razem sypialnię. Więc zaczniemy sobie, słuchajcie, od łazienki i zerknijmy sobie, co my mamy tutaj nowego. Mamy nowe podłogi i mamy nowe... Ej, to mi się na maksa, ale to na maksa kojarzy ze SpongeBobem. To jest po prostu hicior jakiś. Jaką miałam im łazienkę zrobić? Ten domek będzie jakiś szalony. O, zobaczcie, idealnie do łazienki. No dobra, to teraz może podłoga. Ej, a to znowu mi się kojarzy, poczekajcie, to mi się kojarzy z tym, co chyba SpongeBob albo Skalmar miał na domku. No dobra, ale o Boziu, tu jest ananasowa tapeta. Kto pod wodą ananasowy ma dom? SpongeBob, kanciaste porty. Dobra, już buduję. Jaki ten salon będzie piękny, ananasowy po prostu. Dobra, wracamy do łazienki, słuchajcie, bo ja już tutaj zgłupiałam, ale zawsze tak mam po prostu, jak jest jakiś nowy dodatek i ja się cieszę po prostu z tego dodatku jak dziecko. Szukamy sobie odpowiedniej podłogi, która będzie nam pasowała do łazienki i do tych pięknych bombelek. Ej, no moim zdaniem to nawet pasuje, więc ja sobie to na razie zostawiam i zobaczmy, co my tutaj mamy. Mamy trzy nowe rzeczy i teraz tak, to jest pierwsze, no i to by pasowało, ale mamy, zobaczcie, mamy też coś takiego tutaj. I teraz ciężko mi to będzie wszystko połączyć, bo zobaczcie, na przykład mamy takie jakby trzy style. Tak samo jest w łóżkach, zobaczcie, to... To i to ostatnie i tak samo było tam w łazienkowych rzeczach. No ale dobra, ja robię tak, żeby to wszystko miało ręce i nogi i żeby do siebie pasowało. O kurczaki, co ja mam ten kibelek wziąć, jaki on jest dziwny z tą deską. No ten to chyba nie. No dobra, no to tamten biorę, bo tamten bardziej pasuje. I uwaga, teraz umywalki. O no, nie, no to ja bym wolała to. To muszelkowe wziąć, bo to jest fajniejsze takie. No dobra, dobra, no to pokombinujemy, żeby to jakoś wszystko się zmieściło. Albo nie, słuchajcie, zdecydowałam, że będzie zmiana planów i weźmiemy ten komplet mebli, dlatego że tamte było bardzo ciężko ułożyć. I teraz tak sobie właśnie pomyślałam, że kibelek tutaj, umywalkę tutaj damy, a tutaj w rogu będzie stała ta wanna, taka fajna, zakrywana. Jeszcze jakieś lustro i zobaczymy, czy będzie nowe som. Zobaczcie, jakie fajne. Dobra, no to bierzemy od razu to, bo to bardzo fajnie pasuje do tego zlewu jakby, do tych kranów i do obwódki tej naszej, wiecie, wanny. Tylko ja teraz się zastanawiam, czy nie zmienić podłogi. No, na przykład na taką. I teraz jest okejka moim zdaniem. I jeszcze mało tego, ja im dam dywan. Ja wiem, że my jesteśmy, słuchajcie, pod wodą jakby tak. I tu jest bardzo fajny taki jakby wyklinowy dywan, ale ja jednak polecę po ten mój ulubiony i uniwersalny. Ale zaraz, zaraz, może muszelkowy. No ładnie jest chyba, słuchajcie, ja nie wiem. Ja nigdy nie robiłam domu dla SpongeBoba, więc słuchajcie, to jest bardzo, bardzo trudne wyzwanie. Lampka ze Skalmarem, no hit, no... Poglądajmy sobie te nowe rzeczy, bo... No bo kurczaki, no to no rzadko się zdarza, że mamy SpongeBoba w toce boce. Jeżeli chodzi o światło, to ja tutaj chyba zrobię coś takiego, co było już po prostu. Chyba tak mi się wydaje, bo nic tutaj nie widziałam, co może mi pasować do tej łazienki. Zniknęłam na chwileczkę, ale skończyłam moją łazienkę. Zobaczcie, wygląda ona tak, tylko co mi się tutaj z lampką stało? Poczekajcie, muszę ją ustawić. Tutaj mamy to. I ja myślę, że tutaj SpongeBob z Patrykiem byliby naprawdę zadowoleni. Zobaczcie, jak ten SpongeBob tutaj pasuje. I dajmy tutaj też Patryka. No mega, po prostu łazienka idealna. Powinni im tam zrobić remont w tych domkach i zrobić im taką. I słuchajcie, przechodzimy teraz do salonu i ja tutaj zdecydowanie nie zmieniam tapety.
karpety, będzie ananasowy salon, tylko zmienimy podłogę. Tylko teraz słuchajcie, jaka podłoga tutaj będzie pasować? Czy zaszalejemy z czymś żółtym? Zobaczmy w ogóle, jakie są dodatki. No coś z niebieskim mamy takie meble, albo te białe. I teraz wydaje mi się, że chyba ładniejsze są te białe. O matko, co to jest? Co to jest, matko? Tutaj będzie można chyba zrobić ten bar krabo burgerów albo coś w tym stylu. Jednak dla mnie te meble niebieskie bardziej pasują, dlatego ja im tutaj zrobię. Ale zaraz, przecież to musi być... Tak, czy nie? Czy tutaj może być sypialnia, a tutaj damy salon z kuchnią? To będzie chyba lepsze, wiecie? Tu będzie sypialnia, to ja uciekam tutaj. To pomieszczenie jest chyba troszeczkę większe, ale matko, zobaczcie te tapety po prostu, ja chcę taką niebieską sypialnię im zrobić. Zaraz, a może lepiej właśnie jak sypialnia będzie ananasowa? Co my tutaj mamy w tych łóżkach? Dajcie mi chwilkę, bo wiecie, to jest pierwszy raz z tym dodatkiem, więc ja się muszę troszeczkę tutaj tak. To by było łóżko SpongeBoba na pewno, a Patryka to... Takie gąbko, matko, ta sypialnia będzie bez sensu, bo ona będzie taka, wiecie, dwustronna jakby. Trochę Patryka, trochę SpongeBoba, no ale dobra, wykorzystamy sobie po prostu wszystkie nowe rzeczy. A teraz przejdźmy do salonu i ja bardzo, ale to bardzo chciałam właśnie, żeby była ta tapeta, bo ona mi się po prostu najbardziej kojarzy z tym serialem. No i teraz dobierzmy tutaj jakąś im podłogę, tylko jeszcze nie wiem jaką. Czy to będzie przesada? Ej, wydaje mi się, że nie. No dobra, mamy te niebieskie meble. Oj, co to jest za krzesło jakieś podwieszane? No dobra, więc to na pewno weźmiemy. Na pewno weźmiemy taką pufkę. Na pewno weźmiemy też taki jakby fotel, powiedzmy, że tak to im jakoś rozłożymy, a powiesimy im też telewizor. Niech mają, niech sobie oglądają, ale ja muszę iść po... Piękny stolik, ale to naprawdę piękny stolik. Dobra, jeszcze zastanawiam się z tą pufą, czy ją dać, czy nie. Tutaj mamy tylko dwie nowe rzeczy jakby z tych stolików, a nie, przepraszam. To? Nie, to było już chyba tak. Ale najtrudniejsze będzie to, że ja będę musiała połączyć to z kuchnią i co się tutaj wyprawia w ogóle, ludzie. Poczekajcie, tutaj mamy ten palnik, bierzmy lodówkę, dopóki jest jeszcze jakieś miejsce i teraz mamy dwie opcje. Lodówka taka i ona kojarzy mi się, wiecie, z kim? Z tą małą bakterią, która chciała ukraść przepis na kraboburgery. Naprawdę, naprawdę z tym mi się kojarzy, tylko z kolei ta lodówka bardziej mi tutaj pasuje, więc ja sobie biorę tą wiklinową. O nie, zasłoniła mi okienko, no to tak nie może być. Odwróciłam sobie lodóweczkę i słuchajcie, może jakimś cudem zmieszczą mi się tam jeszcze jakieś półki. Dobra, idziemy po elektronikę. I wiecie co? Oh my god, czy... Matko jedyna, czy wy to widzicie? Ja oszaleję, tu jest zegar z gacusiem, on musi tutaj być. Ale teraz jest hit, bo ja nie wiem, jaki ja mam telewizor w ogóle postawić. To wiecie, że ja chyba to zmienię na tak, a telewizor postawimy sobie właśnie tam w rogu, żeby sobie stał. No musi to być tak, no nie ma innej opcji po prostu. Zobaczcie tu w ogóle, jaki taki ślimaczy ten telewizor, a to radio w ogóle. Ja po prostu zaraz oszaleję. Nawet aparat z muszelką. Patrzę sobie wszędzie i zobaczcie, tutaj w pudełkach też mamy takie skrzynie, na przykład skarbów jakieś możemy sobie tutaj postawić. I uwaga, nowe ulubioniaki! Oh my god, zobaczcie co... Ej, no to do łazienki tutaj coś trzeba wstawić takiego. O Boziu, no naprawdę, to są takie morskie rośliny. To jakie wielkie, co tu się dzieje? No to nie, no to tutaj ładnie dla dekoracji przy wannie. Dlaczego ja wcześniej tutaj nie poobczaiłam tego, że coś takiego jest? No jak jesteśmy pod wodą, no to muszą być takie jakieś dekoracje. Tylko tutaj już chyba nie chcę za bardzo, wiecie, tak naćkać, bo ta łazienka to jest idealna, bardzo mi się podoba. Przejdźmy do naszego szalonego salonu i teraz tak, ja zawsze w salonie dawałam dywany. W ogóle piszcie, jak wam się podoba ten mój domek na tą chwilę obecną. Nie wiem, czy ten dywan za bardzo pasuje, bo ja tutaj... A nie, były jakieś uchwyty fioletowe tam, ale... No to ja nie wiem teraz, co ja mam zrobić. Czy zostawić ten dywan? Chyba zostawimy go. No dobra, już wykorzystajmy te wszystkie nowe rzeczy. I teraz lecimy sobie, bo słuchajcie, fajnie by było, ten gacuś to na razie usuwam, ale ja go dam. O, jeszcze tego nie widziałam. Zobaczcie to, mamy kominek, mamy półeczkę, mamy co jest grane, zobaczcie to jaki jest wypas. I ten regał w ogóle też jaki fajny.
Zdecydowałam, że zbliżę to wszystko do przodu, a z tyłu jeszcze tutaj upchnę, oczywiście, że upchnę, taką małą półeczkę. I ja bym bardzo, ale to bardzo bym chciała postawić tutaj jeszcze jakieś kwiatki albo coś. To może być w ogóle na zewnątrz, ale no nie, no bo ja ulubioniaka tutaj nie dam, chociaż może SpongeBob powinien poznać ulubioniaka. Szkoda, że to mi się tam nie zmieściło na tą półkę, wiecie? Tutaj może w przejściu damy takie coś, albo tutaj niech sobie stoi? Co tu jest grane? Co to za tunel w ogóle w salonie? Ej, zaraz, ja to muszę wypróbować, halo? Ja to wypróbuję na sobie, słuchajcie, czy z tego się zjeżdża? No ludzie, ej, i prosto na kanapę, ale ja dobra, zostawiam to, akurat tam była dziura, więc jest spoko. Mamy jakąś, zobaczcie tutaj, ze skalmarem fontannę nawet. Ja wam tutaj staram się pokazywać te nowe rzeczy też, jakie po prostu są. Dobra, idźmy jeszcze do elektroniki. Jest ten zegar z gacusiem, który musi być, no musi być po prostu, bo bez tego chyba by nie było domku. I teraz tak, tutaj byłam w dekoracjach, tutaj się nic nie zmieniło. Tu byłam, ale tutaj jeszcze dokładnie nie zwiedziłam. Ej, zaraz, meduzki, no hej. Ja widziałam gdzieś... Dlaczego ty mi tu kupę zrobiłaś? To tą meduskę, nie wiem, położymy tutaj jedną i na przykład tutaj jedną. Ej, one... One co? One wiszą w powietrzu! To ja je jeszcze do łazienki je położyć. Dawać meduski tutaj, proszę bardzo, możecie sobie wisieć śmiało, nie krępujcie się, zapraszamy serdecznie. I ja tak sobie pomyślałam, że jeżeli tutaj jest taki dom morski, to ja bym też taką kotwicę położyła. Aparat z muszelką, też tutaj na półeczkę dla chłopaków i tutaj jeszcze dokładnie nie wiem co to jest, ale też sobie to położymy. Tylko, że ta kotwica, widzicie, to jest fajne, bo morskie, ale takie nie za bardzo w moim stylu, ale na lodówce to już może sobie być. Dobra, wróćmy do kuchni, bo tutaj salon jakby jest okej, ale tej kuchni coś zdecydowanie brakuje i ja jeszcze nie wiem co to jest, ale zaraz się dowiem. Matko, jakie tutaj ten fajny zestaw. SpongeBob pracował w barze, dlatego ja tutaj jestem jak najbardziej zobowiązana dać mu najlepszy zestaw noży, więc wieszamy to. I wiecie co ja jeszcze pomyślałam, że może są jakieś obrazy? Matko, nie wierzę! Po prostu nie wierzę, no zobaczcie to, nie! Jaki... Nie no, gacuś tutaj jest! Gacusia wieszamy tutaj w kuchni, bo on jest po prostu ulubieńcem SpongeBoba, ale zobaczcie tego Patryka! Jaki on jest tutaj... No nie, no dobra, no to... Ale naćkałam w tym salonie, ja nie wiem, czy ten tunel tu powinien zostać, zobaczcie, tak jest lepiej bez tego tunelu, ale ten tunel z drugiej strony jest świetny po prostu, ja nie wiem, co ja mam zrobić. Jakbym ten tunel tutaj troszeczkę przesunęła i ta półka, czy tutaj się zrobiło coś lepiej? No zdecydowanie ten tunel powinnam usunąć, ale nie wiem. Dajcie znać, czy byście go zostawili, czy nie, ale ja wiem, że będzie mi ciężko przeżyć to po prostu, że ten tunel tam jest i że mam tak bardzo naćkany w tym pokoju, więc ja niestety go usuwam, ale tunel jest po prostu hitem. Wieszam z powrotem gacusia, słuchajcie, i zobaczcie, teraz się naprawdę tutaj spoko zrobiło, tylko teraz wiecie, z czym mam problem? Że nie mam stolika do kuchni. Ale w sumie to niech oni sobie jedzą przy tym. Dam im drugi fotel, no już niech nie wybrzydzają. Tutaj śmiało powieszę po prostu po całej długości tego pokoju takie muszelki. Ej, ale naprawdę mi się fajnie mebluje ten domek. Wysyłajcie mi na Instagrama, jeżeli wy też macie już ten dodatek i też umeblowaliście te domki. Wiecie, że ja zawsze lubię mieć wszystko tak idealnie po prostu, żeby do siebie pasowało. I ja mam teraz wielki, ale to wielki problem z tym, co zrobić z sypialnią, czy zostawić to właśnie tak dwustronnie, że pół będzie SpongeBoba, pół będzie tego Patryka na biało. I ja nie wiem, naprawdę nie wiem, co mam zrobić. Zobaczcie, tutaj by była część Patryka i to jest nawet spoko, bo na przykład mogłabym tutaj postawić mu z tyłu te kwiatki, ale z tyłu, proszę, tylko że one nie będą widoczne. Tamte są zdecydowanie za duże, więc tutaj nie poszalej. Ej, ale tu jaka ładna roślinka jest biała. Matko, ja tego wcześniej nie widziałam, zobaczcie, to jest kalmar wycięty. No dobra, ustawmy sobie tak wstępnie te mebelki, tylko teraz co ze SpongeBobem? Gdzieś były szafki, na pewno gdzieś były szafki, tylko gdzie ja to szukam? W łazience? Nie, no co ja robię?
Tutaj na pewno były szafki, także SpongeBob z tyłu mógłby mieć właśnie jakieś swoje też wieszaki na swoje jakieś drobne rzeczy i słuchajcie, może wyjdzie to, także właśnie będzie ta dwustronna sypialnia. Tutaj damy SpongeBobowi stoliczek na jakąś lampeczkę. Oczywiście Patryk nie może mieć gorzej, też będzie miał taką szafeczkę. Ja wiem, że tutaj, ale to ładnie wygląda nawet jak jest ta komodka, tak? No muszą się chłopaki jakoś podzielić, no muszą. Tylko wiecie co? Że mi się bardziej podoba strona Patryka, no serio wam mówię. I teraz dywaniki. I dywaniki, no zobaczcie tutaj w ogóle, jak fajnie to wygląda. Ej, Patryk miał te białe, czy to było z kalmara? Weźcie, piszcie w komentarzach. Salon wyszedł super moim zdaniem, łazienka mega na maksa, tylko teraz właśnie z tą sypialnią co tutaj odwalić. Bardzo chciałam tą ananasową tapetę, ale może być coś takiego co... Ej, ale dziwnie to wygląda, jak dziwnie to wygląda z tym, to też mi się kojarzy bardzo ze SpongeBobem i to mi się też kojarzy bardzo ze SpongeBobem. Wszystko mi się kojarzy bardzo ze SpongeBobem, a może taką sypialnię im tutaj urządzić? Dajcie znać w komentarzach, którą tapetę wy byście wybrali, bo ja w ogóle, ale to w ogóle nie mogę się zdecydować. To powiem wam hita. Te meble, które są w salonie, były w domu z Kalmara, bo ja właśnie sobie teraz oglądam na goglach, jak te domki ich wyglądały, ale nie mogłam znaleźć sypialni, więc coś mi się wydaje, że jednak te meble nie pasują do Patryka wcale, więc ja tutaj mu robię ten szalony pokój jakby, SpongeBobowy tak samo. Znaczy nie SpongeBobowy, tylko Patrykowy, ale taki, który bardziej do Patryka po prostu będzie pasował. Więc zmienimy sobie, słuchajcie, tylko stoliczek i jaki by tutaj ten chyba najbardziej pasuje, to łóżeczko trochę przesuniemy, stoliczek pójdzie tutaj i teraz jakąś lampkę, która pasuje do Patryka weźmiemy i myślę, że śmiało ta, no i dobra, no tak, tylko że zaraz, teraz wychodzi na to, że Patryk nie ma żadnej szafy z tyłu, ani nic takiego i co by mu tutaj dać w takim wypadku, chyba to. Chyba tą komodę musi mieć po prostu tam za łóżkiem. No dobra, on sobie jakoś tam dojdzie, wiecie, jesteśmy pod wodą. Chyba, że to damy w ogóle tam. Ale no jednak tutaj jak coś było na środku i takim odznaczało tą sypialnię, to było całkiem spoko, więc może coś takiego po prostu tutaj dać, albo przy jednym, a przy drugim na przykład coś takiego. Może coś takiego pokombinujemy, chociaż to też jakoś mi nie leży, bo jest po prostu za wielkie. No dobra, słuchajcie, to ja sobie jeszcze zmienię tam na dworze tą podłogę, coś takiego. Myślę, że będzie w porządku, już bardziej pasuje. I mamy jeszcze miejsce na komodzie u naszego Patryka, na takiego pięknego kwiatka. No i obrazy obowiązkowo. Ja bym nie przeżyła po prostu, gdyby tutaj nie było tego słodkiego Patryczka. SpongeBob też jest super i ja myślę, że nawet tutaj on się nam zmieści. Mega to jest i mega wygląda. Słuchajcie, wygląda na to, że domek jest skończony, więc słuchajcie, tutaj już wszyscy widzieli, więc teraz tak. To jest część SpongeBoba, to jest część Patryka, proszę tutaj panowie do przodu, piszcie jak sądzicie i która część jest lepsza, ale normalnie ten obraz, ja tutaj głosuję na Patryka. No i zapraszamy do salonu, proszę się rozsiąść, Patryk chodź, nie wstydź się nikogo. No i zobaczcie, w ogóle mega jest to, że te meduski sobie pływają, także wiecie, możecie je porozkładać w domku. Jestem naprawdę mega ciekawa, jak wy urządziliście dla nich domki i w ogóle co sądzicie o tym dodatku, dajcie znać. Czekam na zdjęcia na Instagramie. No i mam nadzieję, że mój domek się spodobał, że się spisałam, że chłopakom też by się spodobał. No i dajcie znać, co sądzicie w komentarzach. Jeśli odcinek się spodobał, to zostawiajcie łapki w górę, subskrypcję i dzwoneczek, a ja już uciekam. Miłego budowania, jeżeli jeszcze nie budowaliście. I dziękuję za oglądanie. Do następnego. Pa!